Rozmowa dnia. Robert Szumilewicz, witam Państwa. Dziś gościem Radia Kielce jest Andrzej Sygut, zastępca prezydenta Kielc. Witam Panie Prezydencie. Dzień dobry. Kielce zostały wyróżnione honorową odznaką Rady Europy. Wcześniej miasto otrzymało już dyplom europejski i flagę honorową. I nadanie odznaki honorowej to ostatni krok przed najwyższym wyróżnieniem Rady Europy, jakim jest Nagroda Europy. Czyli można powiedzieć, Panie Prezydencie, że Kielce trafiły do takiego wąskiego grona prestiżowych miast wyróżnionych prestiżową nagrodą. Z całą pewnością znaleźliśmy się w grupie miast europejskich, które uzyskały uznanie Brukseli. No, wymiar tego jest przede wszystkim taki promocyjno-prestiżowy, no bo nie ma z tego bezpośrednich korzyści typu, że za nagrodą idzie 1 000 000 euro na inwestycje. Ale myślę, że tego typu odznaki i wyrazy uznania pomagają przy ubieganiu się o te pieniądze. Czyli jak można wykorzystać tę drugą część, czyli ten aspekt promocyjny, Panie Prezydencie? No można wykorzystać przede wszystkim w akcjach o charakterze promującym nasz region od strony turystycznej, ale także w ubieganiu się o różne formy dotacji i pomocy ze strony Unii Europejskiej. Jest to jakiś dodatkowy punkt, który pozwala na nasze miasto patrzeć z sympatią. A często tak się zdarza, że przy decyzjach dotyczących spraw naprawdę poważnych, gdy jest dwóch, trzech kandydatów, te tak zwane małe punkty i wyrazy sympatii przesądzają o tym, że ktoś jest doceniony i otrzymuje określony bonus, a ktoś inny nie. Także należy przyjąć to z satysfakcją, radością, no i z nadzieją. Kilka tych kryteriów było brane pod uwagę, między innymi jakość środowiska, jakość życia mieszkańców. Co w tym względzie, w tych kwestiach, Panie Prezydencie, robi miasto? Panie redaktorze, ja się boję na ten temat wypowiadać. Dlaczego? Dlatego, że zgodnie ze starą, jeszcze biblijną zasadą, najtrudniej być prorokiem we własnym domu. My jesteśmy bardzo krytyczni, jeżeli chodzi o te kwestie, które pan wymienił, między innymi ekologii, powietrza i tak dalej. Okazuje się, że jednak gdy spojrzy się na nas z zewnątrz i porównawczo w szerokim tle europejskim, to nie jest tak źle. Ja nie chcę przez to powiedzieć, że jest bardzo dobrze i no bo namawiać do tego, żeby nic nie robić. Przed nami w tych zakresach jest ogromna praca. Rada Miasta podejmuje w tym kierunku działania, między innymi poprzez dofinansowywanie ekologicznych źródeł ogrzewania. Tutaj się spotykamy z pewnymi działaniami podjętymi ostatnio przez rząd i tu jest potrzebny dalej ogromny wysiłek, aby pod tym względem Kielecczyzna kojarzyła się bardzo dobrze. Jakość życia mieszkańców, no to tutaj na pewno jest kilka takich aspektów, kilka dziedzin, gdzie miasto robi dużo. No zacznijmy może od tej polityki senioralnej, gdzie Kielce są jakby takim miastem stawianym za wzór i jednym z pierwszych krajów, który zaczął pewne elementy stosować. Plus dodam, panie redaktorze, wszystkie nasze działania o charakterze prozdrowotnym, profilaktycznym, obejmującym przede wszystkim najstarszą grupę naszych mieszkańców i najmłodszych. I to tutaj jesteśmy liderem nie tylko w kraju, ale także znacznie więcej w wymiarze europejskim. I, no i to będziemy kontynuować. Mamy kilka takich zamierzeń. To oczywiście zależy od możliwości finansowych, ale tutaj i radni, i prezydent nie oszczędzają pieniędzy. Dowodem niech będzie ostatnia nasza reakcja na ten szczep B, który spowodował tą potrójną tragedię w naszym szpitalu. Także tego typu działania są dobre i należy je rozwijać. Chodzi oczywiście o szczepienia meningokokowe, to oczywiście możemy przypomnieć. Ja dodam jeszcze jedną rzecz. Wie pan, że Kielce są takim miastem, bo co to znaczy jakość życia? Jakość życia to nie są pieniądze. Jakość życia to jest dobrostan. To znaczy ja się w tym miejscu, gdzie żyję, pracuję, mam przyjaciół, znajomych, gdzie się poruszam, dobrze czuję. I Kielce po pierwsze są takim, według mnie, miastem na ludzką miarę. To znaczy takim miastem, które nie jest za małe,
w którym się wszyscy znają i z tego powodu nie jest najlepiej, ale nie są też za dużym, tak w sensie komunikacyjnym, ale także ludzkim. No bo jeżeli się przejedzie rowerem powiedzmy w godzinę z jednego krańca na drugi, to jest ogromny walor tego miasta i dlatego warto tu mieszkać. No infrastruktura drogowa też przez ostatnie lata się zmieniła. Zmieniła, ale prowadzą tutaj drogi przede wszystkim, nazwijmy samochodowe, ale w tej chwili dużo się robi i myślę, że te ścieżki rowerowe, cała ich sieć pozwoli na skomunikowanie wszystkich części naszego miasta dla tego środka lokomocji. Tutaj chyba by jeszcze też warto zwrócić uwagę, panie prezydencie, na aspekt związany z seniorami, z mieszkaniami chronionymi, z mieszkaniami typu Złota Jesień, bo tutaj właśnie Kielce były jakby takim pionierem, które było stawiane za wzór wśród innych miast. Rzeczywiście czasami nawet słyszymy dowcipy na temat tego, czy MOPR nie jest ważniejszy od Urzędu Miasta, ale istotnie nasz Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie jest w czołówce krajowej i w każdym zakresie swojej działalności socjalnej proponuje rozwiązania, które są w sposób znaczny ułatwiają życie tym ludziom, którzy tego oczekują, między niepełnosprawnym, ludziom starszym. Jednym z tych elementów są mieszkania. Jest ich kilka typów mieszkań, w których człowiek starszy, czy schorowany, czy niepełnosprawny ma to wsparcie, które daje mu komfort. Jeżeli będzie ze mną źle, jeżeli będę potrzebować pomocy, no to nacisnę ten przysłowiowy guzik w ścianie i taką pomoc otrzymam, plus ktoś mi zrobi zakupy, zrealizuje receptę. To jest, myślę, dla ludzi starszych bardzo istotna pomoc i poprawiająca komfort życia, a także młodym takim jak pan, daje tą szansę, że w tym mieście warto żyć, bo w każdym momencie mojej egzystencji mogę liczyć na to, że nie będę sam. Pomoc społeczna, to widać przez ostatnie lata, jest jednym z priorytetów. Mówił pan, że nie zwracamy uwagi na pieniądze, no ale jednak w budżecie, powiedzmy, jest to jeden z głównych punktów. Po edukacji. Ale w edukacji także, poza tym, co daje rząd w formie subwencji, my dodajemy cały szereg świadczeń. Choć podam przykład tych korepetycji tak zwanych prezydenckich, które przygotowują do matury, przygotowują do egzaminów tych gimnazjalnych. I w tych formach kontroli efektywności pracy naszej edukacji my jesteśmy w czołówce polskiej, a więc to jest taki kolejny przejaw w polityce społecznej, który powoduje to, że jakość życia w Kielcach rzeczywiście nie jest najgorsza. Ja tak apeluję do Kielczan, aby będąc bardzo krytycznymi, bo to trzeba, żeby władza czuła krytyczne widzenie ze strony swoich obywateli, ale z drugiej strony proszę o docenienie, że rzeczywiście wiele rzeczy, na które oczekują Kielczanie, jest zrobionych. Wspomniał pan o edukacji, to tutaj także sport, kultura fizyczna, to od razu mi się nasunęło na myśl ten program bezpłatnych basenów w szkołach podstawowych dla trzecich klas, który już jest prowadzony przecież ładnych parę lat. Tak, to także stał się standardem, normą, o której nie warto w ogóle mówić, bo byłaby awantura i byłaby rozmowa na ten temat, gdyby nagle Kielczanie usłyszeli, słuchajcie, ale ze względów oszczędnościowych tego nie będzie. No to wtedy byłaby solidna awantura i słusznie. Chyba, żeby został rozszerzony być może. A to pewne formy rozszerzenia są. Na przykład dla seniorów, ludzie starsi, skupieni przede wszystkim w uniwersytetach trzeciego wieku, korzystają z tej formy aktywności. No i MOSiT też organizuje bezpłatne pływanie. I jeszcze jednym z aspektów, wróćmy, panie prezydencie, do tej honorowej odznaki Rady Europy. Tam było poruszone kryterium miast partnerskich i współpracy z miastami partnerskimi. Jak to wygląda w przypadku Kielc? No bo z różnymi jest różnie. To znaczy, wymienię te, gdzie jest ta współpraca bardzo żywa i stała. To jest Gotha w Niemczech. To jest na pierwszym miejscu Winnica na Ukrainie. Te nasze związki są bardzo głębokie, sięgają
powiedziałbym, już szerokich rzeczy mieszkańców jednego i drugiego miasta. Tu jest Orange we Francji, tu jest no, mniejsza aktywność i bardzo bliskie kontakty z Budapesztem, z Czepelem. Jesteśmy z nich zadowoleni. Myślę, że nasi partnerzy także często się odwiedzamy, ale nie tylko odwiedzają się burmistrzowie, prezydenci, ale także są żywe kontakty już na poziomie na przykład szkół, młodzieży, seniorów. Także ta współpraca tutaj w wymiarze europejskim jest. No, dni polsko-węgierskie będziemy mieli w Kielcach i przyjadą prezydenci obydwu krajów. Ale to już jest takie... Szersze, oczywiście. Zaczęliśmy od lokalnej współpracy i przechodzimy do imprez o charakterze już ogólnopaństwowym jednego i drugiego państwa. No, ale to jest dowód, znowu wracamy do tej nagrody, że jednak ona nie jest za darmo. Dziękuję bardzo za przybycie do studia. Dziś gościem Radia Kielce był Andrzej Sygut, zastępca prezydenta Kielc. Dziękuję bardzo. Za uwagę dziękuję, Robert Szumielewicz.